Kasia Piekarska zaprasza Państwa do wysłuchania 2576 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Co ty robisz, Dorotko? Nic, coś sobie zapisuję. Ja widzę, tylko zależy, co zapisujesz, jeśli to nie tajemnica, bo siedzisz jakaś taka spięta. Nie, wcale nie jestem spięta. Raczej rozluźniona, tylko że intensywnie myślę. Ciekawe. A cóż, zawsze się mówiło, że myślenie ma kolosalną przyszłość. Za PRL-u brzmiało to wprawdzie nieco śmiesznie. Ale teraz musi tak brzmieć, przynajmniej dla mnie. Bo ja właśnie myślę o przyszłości. Co ty powiesz, to intrygujące. Jak ta nasza przyszłość ma wyglądać? Jakie masz plany? Nie wiem, czy cię te moje plany zainteresują. To chyba żartujesz. Jak mogą mnie nie zainteresować? Pozwól, że zgadnę. Aha. Punkt numer jeden. Mój powrót do Warszawy, tak? O Boże, ty myślisz, że jest taka szansa? Że wreszcie będziemy razem? Naprawdę? Gienek to realne? Wciąż mam nadzieję. Pracuję na tym. No dobra, teraz twoja kolej. Punkt numer dwa. Gienku. Moje plany dotyczą szkoły. No w porządku, przecież wiem, że szkoła to twój świat. Ale dlaczego dzisiaj ci się zebrało na takie rozmyślania? No tak. Po co ja pytam? Wiadomo. Szkołę swoją widzisz ogromną. Żartujesz ze mnie. No skończę. Wiem, że tym żyjesz. Jesteś prawdziwą nauczycielką z powołania. Dzisiaj coraz mniej takich. No, więc nad czym dumasz? Przede wszystkim nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby szkoła była naprawdę miejscem łagodzącym obyczaje. Miejscem, do którego chętnie się przychodzi, chętnie wraca. Miejscem bez przemocy, bez agresji. Jak się przed tym skutecznie obronić? Jak się obronić przed narkotykami? Chociaż wydaje mi się, że z tym akurat jest u nas nie najgorzej. Nie daj spokój, Dorotko. Jeszcze się taki nie urodził, który by sobie z tym wszystkim dał radę. A prawdę mówiąc, ja i tak cię podziwiam. Jak ty wytrzymujesz pośród takiej rozwrzeszczanej gromady różnych osiłków? No wiesz, my też kiedyś byliśmy takimi osiłkami. Nie, to prawda, ale mniej rozwydrzonymi. Chciałabym, żeby tę moją szkołę uczniowie zapamiętali tak, jak starsze pokolenie pamięta najczęściej swoje dawne, przedwojenne szkoły. No, fakt, że nikt im nie robił wykładów z patriotyzmu, a jacy wyrośli. No. Daj nam Boże. Ale ty daj już sobie dzisiaj spokój. Przed tobą 2 miesiące wakacji. No akurat. Te 2 miesiące przelecą, a o szkole, żeby się mogła rozwijać, trzeba myśleć ciągle. Cały czas na przykład się głowie, jak wygospodarować więcej miejsca. No, gdyby można było tak zająć kawałek podwórka, tego od tyłu, wiesz, ten narożnik. No, tam jest jeszcze wolna przestrzeń. Architekt mógłby ją doskonale wykorzystać. Przystopuj, Dorotka. Zaraz zaczęłyby się protesty mieszkańców, afery, procesy. Nie, kto wie, czy by się zaczęły afery. Przecież dzieci tych mieszkańców chodzą do tej szkoły. Nie znasz ludzi? A poza tym jakie problemy, kłopoty, urzędy, użerania się urzędnikami. A skąd pieniądze? Nie. Nawet słuchać o tym nie chcę. Nasze życie zmieniłoby się w koszmar. A ja za to chcę, żeby co roku oferta szkoły była coraz lepsza. Na przykład, żeby wróciła łacina. Żeby było więcej kółek zainteresowań. Lepsza opieka lekarska, pielęgniarska. I profilaktyka. I trzeba unowocześnić bufet. Żadne tam chipsy i kole, tylko porządna stołówka. No przecież teraz też ją masz. Ale jeszcze nie taką, jaką bym chciała. Powinna być też siłownia. Przecież to jest bardzo ważne dla chłopców. Rozładowanie nadmiaru energii. Ojej, no i chciałabym też rozszerzyć współpracę ze szkołami za granicą. Więcej uczniów powinno zdobywać szansę na studia zagraniczne. A mało ci tej młodzieży, co już wyjeżdża? Chcę, żeby jeździli, Gienek, i wracali. Marzycielka. No, i jeszcze pracownie naukowe na wyższym poziomie. To jest dopiero prawdziwy problem. Przecież za parę lat będziemy tu mieli obok Centrum Naukowe Kopernik. No właśnie. A? Co właśnie? Uczniowie nie mogą tam iść nieprzygotowani. Powinni mieć taką wiedzę, żeby mogli uczestniczyć w tych pokazach w centrum z prawdziwym zrozumieniem. Przecież technika się rozwija w takim tempie. A basen olimpijski ci się przypadkiem nie roi? O, gdyby jeszcze basen, ale nie, no na to już nie ma absolutnie możliwości, niestety. Ale
Ty sobie ze mnie pokpiwasz, tak? Gienek. No może trochę. Ach, wiesz co. Właściwie i tak i nie. No w końcu marzyć może każdy. No to ci coś jeszcze powiem. No, że to cię nie rozśmieszy. No próbuj. Słuchaj. Najważniejsze z tych marzeń jest takie, żebym miała w szkole jak najwięcej nauczycieli, którzy mają pasję uczenia. A, i o to chodzi. No. Dobrze, że chociaż to do ciebie dotarło, wiesz? Dorotko, przecież mnie te twoje pomysły wcale nie rozśmieszają, raczej wzruszają. A że bardziej realnie dostrzegam, jaką mamy rzeczywistość dookoła. Ojejku. Bo która to godzina? Czybyśmy się za bardzo nie zagadali? O mój Boże, ty masz rację, rzeczywiście. Słuchaj, o której ci nasi goście mieli się zjawić? No już, zaraz. O, na szczęście Halinka Bartoszewiczowa, czyli rączkówna, albo odwrotnie, nigdy nie była punktualna. A Stefan? Co ja o nim wiem? No, pamiętam go z dzieciństwa. Ale widać, bardzo cię jakoś serdecznie zapamiętał, skoro chciał tu do nas przyjść od razu po powrocie do Polski. No może, może. Łaził za mną, jak był jeszcze mały, nie? On jest młodszy od ciebie? No tak, no pomagałem mu w lekcjach. Aha, ale kto on właściwie jest, ten Stefan? Jak to kto? Najmłodszy z rączków, brat Halinki i Adasia, męża Iwony. No tak, no to tyle, to i ja wiem, ale kim jest, jaki ma zawód, co robi? A tego to ja ci nie powiem, bo sam nie wiem. Aha. Jak Halinka znalazła się za granicą po śmierci Kajtka, mego przyjaciela... Tego oficera marynarki? No tak, tak, no to ściągnęła brata do siebie. No może się czuła zbyt samotna, nie wiem. No ale coś im się nie powiodło w życiu, no i w tej Danii, skoro oboje wrócili, oboje samotni. Ona zostawiła tam syna i wnuczkę. No i jeździ tam, odwiedza ich. Ale to już nie to samo, co rodzina pod jednym dachem. Nie? Czekaj. Czy ona się w tobie kochała od dzieciństwa? Co takiego? No bo... Co bo? No bo ona ma do ciebie tak zwaną słabość, prawda? Wiesz, ja do niej też. A wiesz, że to nawet widać. Doprawdy? Ale chyba nic w tym złego. A czy ja coś mówię, Gienku? Nie, ale najważniejsze myśli chować pod obrusem. Pod obrusem? Tak mówiła moja mama, kiedy zatajałem swoje dwóje. Aha. Zmieniasz temat, prawda? Ojej, ale ten obrus przypomniał mi o obowiązkach gospodyni. Na szczęście, w samą porę. Słuchaj, nakryjesz do stołu? Za chwilę. Siedź, najpierw pogadamy. Rany Boga, ty wiesz, co się porobiło? Co? Ja w tej chwili sobie uświadomiłem, przecież to dziś Haliny, no. Halinki imieniny. Ojej, no dobrze, że sobie przypomniałeś, czekaj. No, złożymy jej życzenia. No co ty, Dorota, same gołe życzenia? Cholera, no żeby chociaż jakieś kwiaty. Gienek, no przecież jest za późno, żebyś teraz wychodził do kwiaciarni. Ale musimy wykombinować jakiś prezent. Masz coś w szafie, co się nadaje? Co to znaczy coś w szafie? No coś z twoich rzeczy, jakiś drobiazg, czego nie używałaś. No, na pewno coś takiego się znajdzie. No tak, no może znajdzie, ale no co to ma być? Aha, no mam taki jedwabny szalik, który dostałam od Danusi. No, no. Teraz są modne takie wiązania. No i pokaż. A nie będzie ci żal? Nie, tam, daj spokój. Oj, Gienek, nie przewracaj mi wszystkiego w tej szafie, dobrze? Można cię prosić? O! Znalazłem! Co znalazłeś? Ale z ciebie chomik daje słowo, no jak tak można? Co jak można? No te perfumy, od kiedy ja je widzę? Wciąż te same i nawet nie otwarte. Wiesz co, no tobie coś kupić. Oj, Gienek, przestań, robisz mi przykro. No kiedy to jest prawda? Powinnaś bardziej dbać o takie kobiece akcesoria. Aha, żeby się bardziej podobać mężowi. Chociażby. A właściwie przede wszystkim. Nie jest to szlachetny cel, co? Bardzo, no. Bardzo. Szlachetny. No dobra, to weź te perfumy i ofiaruj Halince. Nie, poważnie mówisz? No jak najbardziej. Ze szczerego serca? Czy się obraziłaś? A co to ma za znaczenie? O, tym bardziej, że są już nasi goście. No, idę. Czekaj chwilę, tylko wrzucę te ciuchy i zamknę szafę. No, czekaj, pomogę ci. No, dawaj. No dobrze, już proszę. O, ja. No, jesteście, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Dorota. Dzień dobry. Prosimy bardzo. Dziękuję. No.
Co się tak gapisz, Stefan? Tak już jestem stary, że mnie nie poznajesz? Nie dlatego się gapię, że cię nie poznaję, no, tylko dlatego, że jestem szczerze wzruszony. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry, miło mi pana poznać. Proszę, siadajcie państwo, gdzie komu wygodnie. A, dziękujemy. Ale ty też trochę się zmieniłeś, Stefan, od tamtych lat. Nie da się ukryć. Gienek zawsze pana wspominał jako chłopca. No, coś z chłopca w tobie zostało. Znaczy, ja wiem, no, spojrzenie, uśmiech. Czy mogę się rozejrzeć po mieszkaniu? A co, jeszcze je pamiętasz? A jak, pewnie, że pamiętam. I poprzednie. Jeszcze przed tym, jak twoi rodzice przebili ściany i powiększyli metraż. Pamiętam słynną ściankę, za którą urzędowała pani Zosia. O, daj ty spokój. I rodziców, i, no i ciebie przede wszystkim. I naprawdę chce pan obejrzeć mieszkanie? Jeżeli można, wie pani, tyle wspomnień. No to bardzo proszę. Poczekaj, no za chwilę pójdziesz. Najpierw złożę życzenia Halince. Mnie życzenia? No właśnie, imieninowe. O nie, naprawdę? Pamiętałeś? No, powąchaj, czy ci zapach odpowiada. Przez korki niewiele czuć, ale może odrobinę. To dla mnie? Oj, dziękuję. No wiesz, zupełnie się nie spodziewałam. Tylko, no właśnie, że czego ci życzyć? Tak, życzę tego, czego i nam tu wszystkim. Tego, z czym tu przyszliśmy. Przyszliście z jakimś określonym celem? Bo ja myślałem, że po to, żeby się spotkać po latach. No to swoją drogą, ale dziś mamy pewien termin. Przepraszamy, że musimy niedługo wyjść. Ale dlaczego? Nie, robicie nam straszny zawód. Obiecuję, że się spotkamy wkrótce i to na długo. Tak łatwo się teraz ze mną nie rozstaniesz. Dobre i to. Ale o co chodzi? Dlaczego tak? Naprawdę przepraszamy, ale niespodziewanie zadzwonił dziś rano adwokat, który załatwia nam pewną sprawę. Zaraz wyjeżdżamy, po prostu musimy się z nim spotkać. Co? Przyszliśmy tylko dlatego, że byliśmy umówieni i że bardzo chcieliśmy się z państwem zobaczyć. Ale właśnie ta nasza sprawa wiąże się z jakby to powiedzieć... Stefan, proszę cię. Przy okazji... Mamy taką propozycję. Chcemy założyć firmę. Aha. Wydaje się, że to może być nawet złoty interes. Pomysł Stefana oczywiście. Ale jaką firmę? Co to takiego? A zobacz, tu jest cała dokumentacja. Zostawię ci to, przejrzyj i... No i powiedz, co o tym myślisz? Nie boisz się? Czego? No... To ryzyko zostawiać coś takiego obcym ludziom. Nie boję się. A ty nie jesteś dla mnie obcy, nawet nie używaj takiego słowa. W porządku, dziękuję. Chwileczkę, ale co my, no jaki to ma związek z nami? Szukamy wspólnika, kogoś bliskiego, zaufanego. Wiem, że i Gienek, i oczywiście pani, myśleliście kiedyś o jakimś sensownym ulokowaniu oszczędności. Dzisiaj trzymanie ich w banku to przecież absurd. Czekaj. Zastrzeliłeś mnie kompletnie. Proponujesz, żebyśmy razem w spółce? Tak. Oczywiście, jeżeli będzie to państwu odpowiadał. Przecież kiedyś wrócisz z tych Niemiec. Tak, oby jak najprędzej. No właśnie, więc może... Przecież różnym ludziom się udają takie wspólne inicjatywy. Dlaczego nie miałoby się nam udać? Widzę, że nabrałaś wiatru w skrzydła, Halinko. Wiesz, Stefan zawsze dobrze na mnie działał. A czy pani Iwona nie będzie miała pretensji, że wybraliście nas, a nie ją? Osobę na dodatek z o wiele większym instynktem handlowym niż my. Nie, ja z Iwoną nie chcę wchodzić w żadne interesy. Nawet gdyby miała się obrazić. Aha. A zresztą to nic nowego. Zawsze mnie przecież tylko krytykowała. No dobrze, Stefan, pomyślę. Pogadamy o tym z żoną. Jak się z wami kontaktować? Gdzie was znaleźć? Może zostawię wizytówkę. Dobrze. Tu jest adres. Kupiliśmy mieszkanie. Niewielkie, dwupokojowe. Jest jeszcze prawie puste. Ale już się nie tułamy. Aha. Wyprowadziła się pani od pani Elżbiety. Tak, ale wydaliśmy sporo ze Stefana zasobów, a nie uda nam się zapewne dostać kredytu, bo, no wiecie państwo, obostrzenia są ogromne. Aż tak?
W naszym przypadku sprawa raczej beznadziejna. No, właśnie dlatego myśleliśmy, że może państwo zechcecie... Halinko, nie powtarzaj się. Wszystko już zostało powiedziane. A kiedy chcielibyście, żebyśmy podjęli jakąś decyzję? Wiesz, te 2 miesiące letnie będą raczej puste. Wczesna jesień. O, tak bym kalkulował. A, no, to teraz ruszamy, Hańko. Nie wiem, niestety, już się zbieramy. Ach, bardzo żałuję, naprawdę. Na pewno się wkrótce spotkamy. Liczę na to. A czy ja mogę liczyć na to, że powspominamy wtedy dawne dzieje rodzinne? Ale oczywiście, cała radość po mojej stronie. I wiesz co? Co? Niech one nie słuchają, co? Ja też się wzruszyłem na swój widok. Dzięki. No to znaczy, że coś żeśmy przenieśli cennego poprzez te lata. No mam nadzieję. To do widzenia pani. Bardzo dziękuję za prezent. Ale pani Halinko, nie ma za co. Nie miałam nawet okazji popisać się jako gospodyni. Wszystko przed nami. Kłaniam się i do widzenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Do widzenia. No, co ty na to, Dorotku? Czekaj. Daj mi chwilę ochłonąć. No, jak ci się ten Stefan podobał? No, bardzo. Taki budzący zaufanie człowiek, prawda? Ja też odniosłam bardzo dobre wrażenie. Mogło być różnie. W końcu nie widziałem go przez tyle lat. Uh-huh. Ale co ty na tej propozycję? Ach, wiesz, no. Musimy się najpierw z nią zapoznać. Nie, to oczywiste, ale chodzi mi o samą zasadę. O zasadę? No. Czy w ogóle bierzesz pod uwagę coś takiego jak wspólne przedsięwzięcie? No nie wiem. Jestem zaskoczona, ale... Ale co? Wygląda na to, że to może mieć sens. Ależ polszczyzną zabłysnęłaś. Wygląda na to, że to może mieć. No dajcie spokój. No, to ja nie bardzo wiem, co odpowiedzieć. Chciałabym i boję się, tak? A wiesz, chyba coś w tym rodzaju. No cóż, ja nie będę cię naciskał. W końcu to chodzi o twoje pieniądze. Moje? Myślałam, że wszystkie pieniądze, które mamy, są nasze. W pewnym sensie tak, ale te pieniądze, które ci zostały ze sprzedaży domu w Kaliszu, są jak najbardziej twoje. Nigdy się do nich nie wtrącałem, chociaż nie od dziś uważam, że... Że co? Dorotko, no sama musisz zdecydować, czy chcesz je ruszyć, czy nie. Czy chcesz coś z nimi zrobić, czy mają nadal leżeć w banku. Ja nie miałam dotąd żadnego pomysłu. No ale teraz możesz mieć. Braci spłaciłaś, to jest twoja czysta gotówka, no i zrobisz z nią, co zechcesz. Gienek, ja zrobię to, co i ty uznasz za słuszne. No w porządku, ale... Najpierw sama musisz mieć w sobie własne przekonanie, co chcesz zrobić, no. Że chcesz zaryzykować. No, bo każda taka biznesowa inicjatywa jest jakimś ryzykiem, prawda? Nigdy nie miałam z czimś takim do czynienia. Wiem, ale ja, jak ci wiadomo, ocierałem się o takie sprawy, nie od dziś. I Piotrek, ale powtarzam, nie chcę nalegać, nie chcę w ogóle wypowiadać się na ten temat, dopóki ty sama nie dojdziesz do jakiegoś wniosku. Dobrze. Ale wiesz co? No? Trochę to mi się to zaczęło podobać. To już jest coś. Swoją drogą cieszę się, że Stefan wrócił i że Halinka nie jest już sama. Ma opiekuna. No, lepiej by dla niej było, gdyby znalazła nie opiekuna rodzinnego, a mężczyznę swego życia. Ba. Przystojna kobieta. Owszem. Ale co ty tak nagle się nad nią zastanawiasz? Nigdy jej specjalnie nie lubiłaś. Tak staram się spojrzeć na nią twoimi oczami. A po co? Można wiedzieć? I w ogóle nie zmieniaj tematu. Mówiliśmy o biznesie. To okropne słowo. Biznes. Kapitalistyczny wytrych na wszystko. No dobrze, zaczyna się. Ale ten Stefan zmężał. Rozrósł się, nie? A co ty opowiadasz? Gienek ma świetną figurę. Ani śladu brzucha. Ha! Zauważyłaś to? No proszę. No. Bystre oczko. Ja swoją drogą ciekawe, ile on może mieć lat. Jak ja zdawałem maturę, to on... Jeszcze do podstawówki nie chodził. Słuchaj, może oni czegoś zapomnieli i wracają. Poczekaj, ja włożę kapcie i otworzę. No, coś ty zrobił z butami. Ubieraj się, ja już otworzę. Dobrze, dziękuję ci.
Kasia. O, Kasia, no chodź, chodź, Kasiu. No masz, ja akurat telefon dzwoni. Ja... Halo? Tak, zaraz poproszę. Do ciebie, Dorotka. No cześć, aha. Kasiu. Cześć, cześć. Przepraszam was na chwilę. Słucham? Tak, tak, pani Anno. O, rozumiem. No, oczywiście, zaraz przyjadę. Dobrze, dobrze, ma pani rację, no. Do zobaczenia. Ojejku, muszę was zostawić. Teraz? Natychmiast? A co się stało? Jakieś kłopoty z tą firmą, która ma remontować salę gimnastyczną. Ja zaraz wrócę. No dobrze, ale weź coś na siebie. Papa, zaczekaj na mnie, Kasiu, dobrze? Dobrze, dobrze. Po, ta szkoła to jakaś pompa ssąca. Każdy dzień, każda godzina. A co u ciebie? U mnie... A co, zmartwiona jakaś jesteś? Jednak chcę ci coś powiedzieć. No to ma. Ale nie wiem jak. No co ty, Kaśka? Dobrze, że Dorota wyszła. Dobrze, bo co? No bo to o niej. Co o niej? Nie wiem. No, przez gardło nie chce mi to przejść. Kasiu, przestań się wygłupiać. Ja się nie wygłupiam, tylko ja jestem przerażona. Ja nie wiem, co ci zrobię za chwilę. Daję słowo. Janek, słyszałam, że Dorota... No co Dorota? No mówże wreszcie. No bo ja widziałam się dzisiaj z Jurkiem Wanasikowskim. Wiesz, tym moim kolegą i... No wiem. No bo on jest także dyrektorem w jednym z liceów. Wiesz, ma kontakty. Możesz przyspieszyć? Powiedział mi, że usłyszał, że doszły do niego takie wiadomości... No, jednym słowem, że mogą Dorotę odwołać. Jak to? Odwołać? Ze stanowiska dyrektora naszej szkoły. Ale dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Ale czy to musi być do końca powiedziane? Jak to? No, a jak to nie? Nie. No, a przecież chyba są jakieś zasady. Przecież macie kartę nauczyciela. Jednak, ale... Jeśli po prostu... Co po prostu? Co po prostu? Jeżeli jest ktoś, kto się bardziej władzom podoba, kogo by wolały na tym miejscu zamiast niej? A, rozumiem. Ale ja nie wiem na pewno. I Jurek jeszcze nie wie też. Jednak jak ja pomyślę, co Dorota przeżyje... To jest po prostu nie do wyobrażenia. No nie. Ona jeszcze przed kwadransem snuła plany, co dla tej szkoły zrobi. No ludzie! Ale nic jej jeszcze nie mów. Błagam cię. Jenek, słyszysz? Słyszysz? Nie. Ja chyba nie rozumiem, co ty w ogóle do mnie mówisz. Wysłuchali państwo 2576 odcinka powieści radiowej Matysiakowie.